Podczas wędrówki parkiem natknęłyśmy się na bulwar Kazimierza Deptuły i postanowiłyśmy dowiedzieć się więcej o tym zwykłym, niezwykłym bohaterze. Podporucznik marynarki Kazimierz Deptuła, patron nadburzeńskiego bractwa Ligi Morskiej i Rzecznej w Wyszkowie. W domu pana Kazimierza czeka na nas jego córka Eliza Kłos, która opowie nam o swoim ojcu. Tata się urodził na ulicy Wąskiej. Ojciec nie znał swojego ojca. W domu była bieda, uczyć się bardzo chciał. Trafił do szkoły, ponieważ był wysoki, przystojny. Dawał chłopaka, młody człowiek. I trafił do Świecia, do wojska. Ale tam była jakaś szkoła marynarska, tam już tam ojcu ta marynarka pachniała. I w ten sposób on trafił do marynarki, ale trafił do flotyli Pińskiej. I w tej flotyli ojciec tam pływał do 1939 roku. W 1939 roku przyszli po ojca i ojca aresztowali. Rosjanie wysadzili pociąg do więzienia. Był ojciec w więzieniu w Moskwie i w Moskwie odbył się sąd. A, ty Fomisz, doktor, no to wypouczyli Włosie, blat Łagrow i na Syberię. Głęboką Syberię. Bo to było koło Chabarowska. I ojciec w tym łagrze siedział rok. Pracował tam jakieś kopali, to jakieś coś tam reperowali, ale w każdym bądź razie ojciec tam około roku był. Z opony miał zrobione buty. Swoją kurtkę marynarską, to jak w tej kurtce go aresztowali, to tę kurtkę miał. Spał w niej, pilnował, bo jak kiedyś buty wystawił, to buty ukradli. I spotkał się z Andersem. Tam było zgrupowanie polskich marynarzy, polskich lotników. W Rosji tam, w Rosji koło Murmańska, w Murmańsku właściwie. I generał Anders tam akurat był na wizytacji, żeby zobaczyć, co się dzieje, jak powypuszczali ich wszystkich z tych łagrów. No i mówi, ojciec mówi, Eluniu, no słuchaj, ja patrzę, jest generał. No jakże ja tu oficer wojska polskiego nie puścię i z nim nie przywitać. I mówi, wiesz, jak ja wyglądałem w tych oponach, w tej szmacie na głowie i z tym kociołkiem przy pasie, ale się zameldowałem. Tak, panie generale, tam Deptuła, Kazimierz Deptuła melduje się. Do Murmańska poszedł na zgrupowanie i w Murmańsku podpłynęły angielskie okręty. Tam podpłynęły angielskie okręty i ojciec popłynął do Anglii. I był w Anglii. I wrócił błyskawicą. Kazimierz Deptuła tak wspomina w swojej książce Moje drogi do ojczyzny. W II wojnie światowej polski marynarz nie szczędził krwi ani życia, walcząc na morzach i oceanach o ten polski Bałtyk. On sam w latach 1942-1949 służy na polskich okrętach w Wielkiej Brytanii, takich jak Orkan, Piorun, Błyskawica. W lipcu 1943 roku bierze udział w transporcie zwłok generała Władysława Sikorskiego z Gibraltaru po jego tragicznej śmierci. To było muzeum, to była historia, on gdzie stanął na środku ulicy i opowiadał od razu, z mety, wcale się tam
nie musiał zastanawiać, co on ma opowiadać. Tam jest taka Kordegarda. I ojciec to kiedyś na muzeum wywojował gdzieś tam z władzami. Ta Kordegarda. Potem to ojciec się z całym zbiorem przeniósł do Rybienka. I to w Rybienku, w tym pomieszczeniu i w tym, bo tam dalej to mieszkał tata. Tutaj te dwa pomieszczenia były zajęte pod zbiory ojca. Tego było tutaj dużo, były eksponaty, były jakieś żebro, wieloryba, a te zbiory takie osobiste, to ja już zatrzymałam w domu, bo to nie dałam, między innymi kordzik mojego ojca. On bardzo dużo dla miasta zrobił, bardzo dużo. Jest statek MS Wyszków, to ojciec mój. On za tym chodził z tą swoją teczuszką i ja już mówił, Eluniu, jadę do Warszawy, do pana ministra. Bez ojca to nie było muzeum. Muzeum to był mój ojciec. On wszystko wiedział. Organizuję spotkania z młodzieżą, opowiadaj im o swoich przeżyciach, tej roli jako społeczeństwo. Osoba Kazimierza Deptuły wraz z eksponatami, wystawami, zbiorami tworzyła latarnię wskazującą kierunek do morza. Każdy łańcuch jest jednak tylko tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo. Ten łańcuch pękł. Kazimierz Deptuła zmarł 23 marca 1992 roku. Wiesław Jędrzejczyk.